Później znowu dwaj Austriacy, Fettner i Kocha. Kolejny ze skoczków austriackich, Gregor Schlierenzauer właśnie na rozbiegu. Niedługo po nowym roku skończy 18 lat, 94,3 km na godzinę i teraz taki dynamiczny Lodi, bardzo daleki, jeszcze dłuższy od Morgenstern'a, a zatem Morgi nie wygra po raz siódmy z rzędu. Czekajmy na dokładny pomiar odległości po pierwszej serii. Morgenstern stracił do Schlierenzauera 1,7 punktu, teraz 136 metrów, o metr dalej od Morgenstern'a. No i to powinno wystarczyć, aby objąć prowadzenie. Spójrzmy raz jeszcze na skok Schlierenzauera. 5 pucharowych zwycięstw w poprzednim debiutanckim sezonie. No i czy dzisiaj będzie pierwsze w sezonie obecnym, czy to on będzie tym, który po raz pierwszy pokona Tomasa Morgenstern'a. Aleksander Pointner po raz kolejny eksploduje radością, no ale pozostał mu jeszcze przecież Andreas.